na sam koniec opowieść o tym, co właściwie wydarzyło się w kinie w roku 2020 z przeglądem najciekawszych filmów. Musiałam sięgnąć po mojego asystenta Batmana, żeby przyjrzeć się właściwie temu, jakie filmy oglądaliśmy w roku 2020. I mimo, że to był rok trudny, kina otwierały się i zamykały, już o tym trochę mówiłam, a dużo filmów oglądaliśmy na platformach streamingowych, to nie było, powiem wam, drodzy widzowie, wcale aż tak źle. Wśród filmów, które dla mnie najbardziej zapiszą się w historii tego roku, zdecydowanie jest Tenet Christophera Nolana, bo to film, na który bardzo wszyscy czekaliśmy. Film, który nie wybrzmiałby, gdybyśmy nie obejrzeli go w kinie. Niesamowita produkcja jednego z największych czarodziejów współczesnego kina. Ale też takie filmy jak Uncut Gems, czyli Nieoszlifowane Diamenty w reżyserii braci Safdie. Film dostępny na Netflixie z niesamowitą rolą Adama Sandlera. My oglądaliśmy go właściwie dopiero w roku 2020. Jedna z najmocniejszych propozycji wspaniałego studia produkcyjnego A24, które dostarcza nam niesamowitych emocji. Oczywiście film, jeden z ostatnich, które dane mi było obejrzeć w kinie przed pierwszym lockdownem, czyli Sala Samobójców Hater w reżyserii Jana Komasy. Tacy jak ty i ja zawsze będą dla nich gorsi. Znaczy, że raz coś ci nie poszło i na zawsze cię skreślą, rozumiesz? Dla nich jesteś i zawsze będziesz nikim, a ja nie jestem nikim, rozumiesz mnie? Bardzo mocna filmowa propozycja, która zostanie zdecydowanie przez nas zapamiętana. Mulan, czyli disneyowska księżniczka, która właściwie nie do końca jest księżniczką, a raczej wojowniczką, która trafiła do nas na ekrany kin w aktorskiej wersji i była jedną z najpiękniejszych właściwie baśniowych opowieści, jakie mogliśmy w tym roku zobaczyć. Do tego nowe filmy świetnych reżyserów. Spike Lee i Pięciu Braci, film, który też trafił prosto na Netflixa, nieopowiedziana historia o wojnie w Wietnamie z innej perspektywy niż ta, którą zwykle znamy, bo skupiająca się na czarnoskórych żołnierzach, którzy właściwie na froncie walczyli w ilości większej niż żołnierze biali w armii amerykańskiej, także też odkrywanie nowej historii. Fantastyczny, nagrodzony również Oscarami film Jojo Rabbit, czyli trochę familijna komedia o hitlerowskich Niemczech. Piękna historia opowiadana przez Taikę Waititiego. Oh god. Nothing makes sense anymore. Yeah, I know it's definitely not a good time to be a Nazi. Naprawdę tak przeglądam tę moją listę i widzę na niej jeszcze polskie dokumenty, takie jak Skandal, czyli Ewenement Molesty, opowiadający o jednej z najważniejszych płyt w historii polskiego hip-hopu. I myślę sobie, przesuwając tutaj palcem po tej liście, że to nie był zły rok dla kina, nie był to zły rok dla wszystkich fanów kinematografii, którzy chcą od kina się uczyć i przeżywać w nim nowe emocje, ale pozostaje liczyć, że w 2021 roku będziemy oglądać kino tam, gdzie jego miejsce, czyli właśnie w kinie. Tego nam wszystkim życzę i do zobaczenia w następnym odcinku Warsztatu Filmowego. Sukces bywa groźny. Potrafi sporo popsuć. Im mniej rzeczy potem zaczynacie łączyć, tym później trudniej znaleźć ten pomost. Ja nikomu nic nie jestem winien. Tyle pamiętam. Resztę musiałbym wymyślić.